Na pewno nie zmieni pan zdania? Gdyby pan się przyznał i wyraził skruchę, byłaby szansa na łagodniejszy wyrok. Jaki wyrok? Ile razy mu mówi, że jestem niewinny? No nie wiem, czy uda się przekonać sąd przy tym materiale dowodowym. Co mi obchodzi materiał dowodowy? Jestem niewinny, a pani ma mnie bronić. No dobrze, będziemy się starać, tylko wie pan, że nie mam wielu argumentów. Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani musiał, błagam panią, pani wybaczy mojemu Norbertowi, całej mojej rodzinie. Proszę się uspokoić. Niech się pani uspokoi, usiądź. Niech pani wybaczy. Dobrze spałeś? Odwal się. Zostaw mnie w spokoju. To żebyś powiedział, jak naprawdę było. Żebyś nie próbował mnie w to robić. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Pawła Zagórskiego i Norberta Podleśnika. Stawili się oskarżeni, doprowadzeni z aresztu śledczego. Oskarżony Paweł Zagórski oraz jego obrońca. Adwokatem Magdaleną Wilk, obrońcą z urzędu. I oskarżony Norbert Podleśnik wraz ze swoim obrońcą. Adwokatem Magdaleną Rzeźkowiak, obrońcą z urzędu. Dziękuję. Pan prokurator? Paweł Sobczak. Dziękuję. Stawiła się również pani oskarżycielka posiłkowa, pani Barbara Musiał, tak? Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżam Pawła Zagórskiego i Norberta Podleśnika o to, że w dniu 14 stycznia 2011 roku w Izbicy, działając wspólnie i w porozumieniu, z bezpośrednim zamiarem, ze szczególnym okrucieństwem, zabili Wojciecha Musiała. Wieczorem, w dniu przestępstwa, oskarżeni przypadkowo spotkali swoją ofiarę. Zmusili Wojciecha Musiała, żeby poszedł z nimi do opuszczonej szopy. Tam na siłę wlali mu do gardła wódkę, następnie zaczęli go bić pięściami po twarzy i brzuchu, aż ich ofiara osunęła się na ziemię. Kiedy Wojciech Musiał leżał, oskarżeni kopali go po całym ciele, później zaczęli po nim skakać, również po głowie. Kiedy Wojciech Musiał stracił przytomność, oskarżeni wzięli duże, twarde kawałki drewna i zadali nimi swojej ofierze po kilka ciosów w głowę. W wyniku wieloodłamowych złamań czaszki i rozległych obrażeń mózgu Wojciech Musiał zmarł. Wówczas oskarżeni ukryli go w rowie nieopodal miejsca przestępstwa. Z opinii biegłych lekarzy psychiatrów wynika, że oskarżeni byli poczytalni w czasie popełnienia zarzucanego im czynu. Za zabójstwo oskarżonym grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Proszę, aby wstał oskarżony Paweł Zagórski. Wysłuchał pan aktu oskarżenia. Czy rozumie pan treść zarzutu? Zrozumiałem. Przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Nie. Pouczam, że przysługuje panu prawo do odmowy składania wyjaśnień. Chce pan składać wyjaśnienia w tej sprawie? Ja tam mogę powiedzieć, co chcecie, tylko nie bardzo wiem, co to pomoże, bo ja i tak nic nie zrobiłem. W takim razie zacznijmy od tego, co pan robił 14 stycznia. Mnie się trochę te wszystkie dni pierdzielą, ale to był, zdaje się, piątek. Ja miesiąc wcześniej z poprawczaka wyszedłem. No i postanowiłem sobie odbić jakoś te 4 latka, co w zakładzie siedziałem. A w jaki sposób chciał pan sobie odbić te 4 latka? Balowałem w Wysoki Sądzie, starych kumpli odwiedzałem, imprezy sobie robiliśmy. No i wtedy, znaczy tego 14, to z nim piłem też. Z samego rana już nawet zaczęliśmy, dzień wcześniej. No i później była jeszcze jedna flaszka. Później on padł u mnie w kuchni. No a rano to, co jeszcze zostało we flasce, to też żeśmy skończyli. No a co robiliście później? Gdzieś koło południa było, jak powiedziałem matce, żeby nam jajka na śniadanie zrobiła. No i poszliśmy do sklepu i osuszyliśmy parę browarów. No to później zadzwoniła jeszcze, pamiętam, moja laska Beatka. Umówić się chciała, ale dopiero na wieczór. No to pomyślałem, że jeszcze coś trzeba zrobić z tym czasem, co nam został. No i co zrobiliście z tym czasem? Kasy potrzebowaliśmy, no to Podleśnik powiedział, żeby do jego babki pod Izbicę pojechać. Że ona zawsze coś mu z emerytury odpala. No i pojechaliśmy, to parę przystanków PKS-em było. A po drodze na PKS jeszcze przypadkiem Beatkę spotkałem, moją dziewczynę, ale nam się coś rozmowa nie kleiła. A dlaczego?
A bo ta japę zaczęła drzeć, że na disco mieliśmy iść, a ja wieczorem znowu uwalony będę. No to ja jej na to, że na disco i tak hajsu nie mam. To ta mordę rozdziawiła, że obiecałem, to powiedziałem, żeby spadała, no i poszła. No dobrze. I co działo się dalej tamtego dnia? Pojechaliśmy do babki Norberta, ona dała mu kasę. No to od razu kupiliśmy flaszkę i przepitkę. No i wypiliśmy na przystanku PKS-u. To tak gdzieś szósta, może siódma była, jak wsiedliśmy do autobusu, żeby do Izbicy wrócić. Spotkaliśmy tego Wojtka Musiała, czy jak mu tam. A proszę powiedzieć, jak wyglądało to spotkanie w autobusie z Wojciechem Musiałem? Ja tam za bardzo nie pamiętam. Oni usiedli z tyłu autobusu, ja przed nimi. Podleśnik coś z nimi gadał. Ja nagle przysnąłem. Po tym całym dniu to zdarza się, prawda? No i nagle autobus tak zahamował, że aż mi łeb o szybę pierdyknął. No i się przebudziłem. A że to już Izbica była, to wysiedliśmy. I ten cały Wojtek to powiedział, że może byśmy się napili i że on postawi. No to żebyśmy najpierw poszli do sklepu, a później do takiej starej szopy. I poszliście do tej szopy? Tak, poszliśmy tam, zaczęliśmy pić. Jakoś po tym całym dniu tak mnie zmogło, że nawet nie wiem, kiedy komara przyciąłem. Jakieś szmaty, pamiętam, leżały w kącie, to się przykryłem. No a rano, później to mnie takie zimno obudziło. No i do domu się zabrałem i tyle. To ja zapytam pro forma, siłą rzeczy nie wie pan, co się działo po tym, jak pan zasnął? Nie mam pojęcia. A ma pan może pojęcie i będzie nam mógł wytłumaczyć, jak to się stało, że nie tylko na pana ubraniu, ale również butach, które później znaleziono w mieszkaniu pana matki, ujawniono krew ofiary. A bo ja wiem, spałem na ziemi, może się jakoś utytłałem w tej krwi. No a buty to pewnie ubrudziłem, jak spod tej szopy wychodziłem. Ja nie patrzyłem pod nogi, ciemno było. Mówię panu, że spałem jak tego Wojtka ktoś załatwił. Nie wiem kto i nie wiem jak i tyle mam do powiedzenia. Ale proszę zwracać się do sądu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie mam więcej pytań do oskarżonego, dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję, nie mam. Dziękuję, proszę usiąść. Proszę, aby wstał oskarżony Norbert Podleśnik. Ty również wysłuchałeś aktu oskarżenia, rozumiesz treść zarzutu? Tak. Przyznajesz się do dokonania tego czynu? Tak. Możesz bez podania przyczyny odmówić składania wyjaśnień. Jeżeli zdecydujesz się mówić, możesz odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Wszystko powiem. W takim razie słuchamy. Wysoki sądzie, do momentu jak wsiedliśmy do autobusu, to wszystko się zgadza. Znaczy, było tak, jak mówił Paweł Zagórski, ale potem jak wysiedliśmy w Izbicy, to było inaczej. To znaczy, jak było? No jak wysiedliśmy, to Sylwek Kołbasiński, co też był w tym autobusie, coś nam powiedział do Pawła i się zmył. Wtedy Paweł powiedział do Wojtka, że ma iść z nami się napić. Wojtek nie chciał, on chciał wracać do domu. Wysoki sądzie, to nieprawda, nic takiego nie było. Było tak, jak mówię. Kolo, nie próbuj mnie tu coś wyrabiać. Jak mówisz, tak nie było, to nie było. Panie Zagórski, czy ja udzieliłam panu głosu? Ale kolo ściemnia, a to się gotuje, nie? Panie Zagórski, to niech się pan przestanie gotować i usiądzie. Słuchamy, co było dalej? Wojtek powiedział, że da nam kasę, tylko żebyśmy go puścili. On nie chciał pić. Ale wtedy Paweł powiedział, że jak to? Z kumplami się nie napije? Wojtek wyciągnął z kieszeni 5 dych. Paweł kazał mi iść do sklepu kupić 2 flaszki, parę browarów, jakiś sok na popicę. No to poszedłem. Oni w tym czasie poszli do starej szopy. Ja szybko te zakupy zrobiłem i jak wróciłem, to Paweł sadzał Wojtka na ziemi. A co to znaczy sadzał Wojtka na ziemi? No tak, za ramiona, bo Wojtek nie chciał usiąść. On cały czas chciał wracać do domu. No i w pewnym momencie Paweł powiedział, że teraz się zacznie, że skoro Wojtek stawia, to musi pierwszy się napić. Ale Wojtek nie chciał i wtedy Paweł... Co wtedy oskarżony Zagórski zrobił? Zapuł go za twarz i chciał w niego wlać tę wódkę. Wojtek mu się wyrwał. Wtedy Zagórski się wściekł. Powiedział do mnie, chodź i pomóż mi go przytrzymać. To podszedłem. Słuchamy, co było potem? Wysoki sądzie, ja byłem pijany, naprawdę. Ja piłem od samego rana. Zagórski to chyba jeszcze dłużej. Ja nie wiem, czemu go posłuchałem, czemu zrobiłem to, co mi kazał. Ja nie wiem, czemu. Pani Musiał, czy wszystko jest w porządku? Wysoki sądzie, nic nie jest w porządku. Mój mąż miał rację.
Miał rację. On chciał tutaj przyjechać. Powiedziałam mu, żeby został w domu. On chciał tutaj przyjechać i zabić. I bestie, mordercy. Pani musiał, ja wiem, że jest pani ciężko tego wszystkiego słuchać, ale proszę spróbować się uspokoić. Wysoki sądzie, ja już nigdy nie będę spokojna. Nigdy. Może zarządzimy chwilę przerwy? Nie, nie trzeba. W takim razie proszę usiąść. Mów dalej. Wojtek, on nas prosił, żebyśmy go zostawili, żebyśmy dali mu spokój. Powiedział, że jak trzeba, to on da nam te pieniądze, on weźmie od matki. Ale Paweł powiedział, że on sam się prosił. To znaczy? Powiedział, że Wojtek zachowuje się jak ciota, że trzeba z niego zrobić prawdziwego faceta. Podszedł i zaczął go kopać z całych sił. Powiedział do mnie, chodź, zrobimy z niego prawdziwego twardziela. Podszedłem i zacząłem go kopać. W pewnym momencie, wysoki sądzie, ja naprawdę nie wiem kto. Ktoś skoczył mu na głowę. Coś jakby chrupnęło. Strasznie się przestraszyłem. Pomyślałem, Boże, zabiliśmy go. Krzyknąłem do Pawła, że go załatwiliśmy. Co było później? Wysoki sądzie, ja nie mogę już mówić. Ja nie chcę tego pamiętać. Ja nic już nie powiem. Nie chcę. W zaistniałej sytuacji, wysoki sądzie, będę prosił o odtworzenie materiału filmowego z wizji lokalnej od momentu, gdzie oskarżony podleśnik zaprezentował dalszy przebieg wydarzeń. Proszę o odtworzenie odpowiedniego fragmentu. O tym, jak po nim skakaliśmy, Wojtek leżał na ziemi. Chyba był nieprzytomny. Leżał na plecach, czy leżał na brzuchu? Na plecach, tak jak ten policjant teraz. No i co później się działo? Paweł złapał jakiegoś drąga, który tu leżał i zaczął walić w głowę Wojtka. Powiedział, żebym mu pomógł. No to złapałem i zacząłem. Tak gubiliśmy. A jak wyglądał drąg, którego wtedy używaliście? W szczególności, czy był podobny do tego tutaj? To było coś takiego. To proszę nam teraz zademonstrować, w jakie części ciała uderzał pan Wojciecha Musiał. No, było mnie to, ja go w głowę waliłem. O tak. Nie wiem, ile to trwało, ile razy dostał. W końcu przestał się ruszać. Późno już było. 11, może 12. Nie pamiętam. Co później zrobiliście? Wzięliśmy zwłoki Wojtka i jego torbę. Zasięgnęliśmy do lasu, tam. Tam był taki rów. Wróciliśmy jego ciało, tą torbę do tego rowu i zasypaliśmy śniegiem. Potem wróciłem do domu. Matka już spała. Ja te ciuchy, co miałem, bo zakrwawiły się trochę, wrzuciłem do pralki. No i to wszystko. Ponieważ będziemy kontynuować na zewnątrz, proszę o wyprowadzenie podejrzanych. Niech pan nam teraz pokaże, czy ciało ofiary było tak usytuowane. Tak. Leżał bardzo podobnie, tak jak teraz. Razem z tą torbą. Przykryliśmy go liściami, wrzuciliśmy śniegu do środka. No i to wszystko. Dziękuję, na tym zakończyliśmy tę część. Proszę wyprowadzić podejrzanych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do oskarżonych? Do oskarżonego podleśnika nie, wysoki sądzie, ale w związku z treścią ujawnionego materiału nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, tyle tylko, że do oskarżonego Zagórskiego. Ponieważ na fragmentach drewna ujawniono nie tylko krew ofiary, ale również zabezpieczono ślady odcisków palców obu oskarżonych, na jednym oskarżonego podleśnika, zaś na drugim pańskie, panie Zagórski. W związku z tym pytanie, czy w dalszym ciągu podtrzymuje pan, że pan spał tam tej nocy? No chyba jasno mówiłem, że kimałem. A odciski? Siedzieliśmy w tej szopie, piliśmy, może przez przypadek złapałem jakiegoś drąga. Co, wy naprawdę wierzycie w to, co on powiedział? To on załatwił tego całego Musiała, a teraz próbuje na mnie zwalić, że to niby moja wina.
A wy to co, łykniecie, bo siedziałem w poprawczaku i mam syf w papierach. Ale spokojniej, proszę. Czy to wszystkie pytania? Nie mam już więcej, dziękuję. A obrońcy? Dziękuję, Wysoki Sądzie, nie mam pytań. Ja również nie mam. Pouczam oskarżonych, że przysługuje panom prawo do zadawania pytań świadkom, jak również wypowiadania się co do każdego przeprowadzanego dowodu. A teraz proszę usiąść, dziękuję. Zarządzam postępowanie dowodowe. Panią Musiał, poproszę do barierki. I proszę nam się przedstawić. Wysoki Sądzie, nazywam się Barbara Musiał. Mieszkam w Izbicy. To jest mój syn. Wyście go zabili, mordercy, bandyci! Pani Musiał, proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę. Mordercy. Pani Musiał, czym się pani zajmuje? Jestem nauczycielką. Jest pani osobą obcą dla oskarżonych? Tak. Pani Musiał, pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pani? Pani Musiał, czy tamtego dnia kontaktowała się pani z synem? Nie, nie odebrałam telefonu od niego. Zostawiłam telefon w domu. On dzwonił. Nagrał mi się tylko na poczcie głosowej. Pani sędzia, ja bym chciała... Żeby pani też usłyszała, co on mi powiedział. Proszę otworzyć. Cześć, mamuś. Zaraz będę na dworcu. Do zobaczenia. Bateria mi troszeczkę pada już. Dobra, kocham cię. Pa. Wysoki Sądzie, tyle mi zostało po moim synku. Dlaczego? Dlaczego oni mają prawo żyć, a moje dziecko nie? Pani Musiał, nie na wszystkie pytania są odpowiedzi. Ja wiem. Proszę mówić dalej. Ja wtedy czekałam do Wojtusia. Miał przyjechać. Była już godzina 10, może patrzyłam jeszcze na zegarek, ale go nie było i myślałam sobie, że przyjedzie ostatnim autobusem. Nie przyjechał i koło godziny 12 obudziłam męża, bo bardzo byłam zdenerwowana. I jak zareagował mąż? Postanowiliśmy pojechać na policję. Dzwoniliśmy jeszcze przedtem do internatu, ale tam nikt nie odpowiadał. No i pojechaliśmy na policję. Policja przyjęła zgłoszenie, powiedzieli, że zadzwonią. Rzeczywiście zadzwonili przy nas do szpitala i na pogotowie. Tam okazało się, że nic nie ma. No i powiedzieli, że mamy jechać do domu. I co państwo zrobili? Wróciliśmy potem do domu. Nie mogłam spać. Potem wieczorem bardzo mi trudno o tym mówić. Ja tego nie mogę wytrzymać. W każdym razie wieczorem przyjechała jeszcze policja i powiedzieli, że znaleźli Wojtka martwego. I ja wtedy krzyczałam, jakiś lekarz zrobił mi zastrzyk. Nie pamiętam, zasnęłam. A jak się obudziłam, to mój mąż siedział przy stole i powiedział, że tam był, że widział zwłoki naszego syna. O tym już za chwilę. Może to wy dwaj załatwiliście tego Musiała, ty i Podleśni. Błagam, niech pani wybaczy mojemu synowi. Ma iść niewinnie do więzienia tylko dlatego, że nie jest twoim facetem? Zostańcie z nami. Krystyna Podleśnik błaga o wybaczenie Barbarę Musiał, matkę zamordowanego Wojtka Musiała. Syn Podleśnikowej, Norbert, jest jednym z oskarżonych o to, że skatował na śmierć Wojtka Musiała.
Chłopak przyznaje się do winy i żałuje tego, co zrobił. Drugi z oskarżonych, Paweł Zagórski, utrzymuje, że jest niewinny. A jak się obudziłam, to mój mąż siedział przy stole. Powiedział, że tam był, że widział zwłoki naszego syna. Wysoki sądzie, ja już nie mogę tak dalej. Ja czekam na Wojtusia. On jak przyjeżdżał do domu, to pukał i potem mówił: mamuś, otwórz, to ja. Ja teraz siedzę w domu i czekam. Nie wiem, ja nie mogę się z tym pogodzić. Ja myślę, że on przyjdzie, że zapuka, że powie: mamuś, to ja. Że zadzwoni, ja mam ten telefon zawsze przy sobie. Czy są pytania? Ja nie mam pytań, dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję. Zagórska! A czego pani tu chce? Musisz mu pomóc. No ale to nie jest moja sprawa, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Beata, proszę, nie zamykaj. Pomóż mu. Niech pani stąd idzie, mam wezwać policję? Beata! Pomóż mu. Co ja zrobię sama z dziewczynkami, jak on pójdzie do więzienia? Nie dam sobie rady. Pomóż mu. Ale co ja mogę zrobić? Zresztą to już nie jest mój facet. Beata, ma iść niewinnie do więzienia tylko dlatego, że nie jest twoim facetem? Powiedz tylko, że z nim byłaś. Chyba zawsze nie. Tak było. Zawsze chodziliście na te imprezy. Niech pani już stąd idzie. Beata, tamtemu i tak nic nie pomoże. Świadek Sylwester Kołbasiński. Proszę podejść do barierki. Sylwester Kołbasiński, lat 19, uczeń technikum w Suwałkach, tak? Tak, zameldowany jestem w Izbicy, ale mieszkam w internacie. Jesteś spokrewniony z oskarżonymi? Nie. Pouczam cię obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumiesz? Rozumiem. Co wiesz o wydarzeniach z 14 stycznia? Wysoki sądzie, to było tak, że spotkałem Wojtka na przystanku PKS-u. No, czasem wracaliśmy razem do domu. Tak sobie rozmawialiśmy, usiedliśmy z tyłu. Auto PKS ruszył. Zaczęliśmy rozmawiać. Tam stwierdziłem, że może pójdziemy na jakąś imprezę, może coś w tym stylu. No i właśnie wtedy weszli oni. I jak się zachowywali oskarżeni? No, byli narąbani, straszliwie. Byli niesamowicie pijani. Śmierdziało od nich wódką chyba, nie wiem, na kilometr. Zagórski podszedł do mnie, w ogóle uderzył mnie w głowę. Usiadł przed nami. Norbert zapytał nas, skąd wracamy. No to powiedzieliśmy, że wracamy ze szkoły. To na co on powiedział, że a, jest cioty, gówno wam da ta nauka, a ja tam naukę w dupie. Myślę sobie, że no, to fajnie, stary, no super. W ogóle Norbert cały czas trzyma się z Zagórskim, odkąd on wrócił z tego poprawczaka. Oni jak popiją, to zawsze robili jakieś awantury, ale nikt tego nie zgłasza. No, mi się wydaje, że wszyscy się bali. Rozumiem. A co jeszcze wydarzyło się 14 stycznia? To jak już wysiadaliśmy właśnie, to Zagórski powiedział, że może pójdziemy na wódkę, coś tam, że cioty, chodźmy na wódkę. Stwierdziłem, że nie ma w ogóle takiej opcji, że nie mogę iść. Powiedziałem, jak wyszliśmy, że nie, że ja nie mam pieniędzy, że muszę iść do domu, wezmę może od mamy, coś w tym stylu. On powiedział, że spoko, że nie ma problemu. Zapytałem ich, gdzie wyruszają dalej. A on powiedział, że gdzieś tam obok lasu do tej szopy opuszczonej. Ale nie widział pan, żeby Paweł Zagórski zrobił coś złego Wojciechowi Musiałowi?
No nie, no tylko tą torbę mu wyrwał, ale jak tylko to zobaczyłem, to od razu wyciągnąłem telefon i włączyłem nagrywanie. Czułem, że coś może być nie tak. Wnet film dałem policji. Wysoki sądzie, ja poproszę o odtworzenie tego materiału filmowego. Oczywiście, bardzo proszę, pani Aniu. No i co? Przecież widać, że nic mu nie zrobiłem. Sam za mną poszedł. Panie Zagórski, ale jeżeli chce pan coś powiedzieć, proszę poprosić o głos. Słuchamy, ma pan coś do dodania? Nie, już nic. Wysoki sądzie, tutaj na tym filmie może nic takiego nie widać, naprawdę, ale ja czułem, że Wojtkowi może stać się coś złego. Liczyłem na to, że pójdzie na tą imprezę, że do mnie zadzwoni, że powie mi, co się później działo, że się spotkamy. Dlaczego to zrobiliście? Po co wy go w ogóle zabiliście? Co on wam zrobił? Koleś, jakie zabiliście? Ja mu nic nie zrobiłem, rozumiesz? No ale co ty mnie teraz będziesz chciał wystraszyć? Tutaj i tak pójdziesz siedzieć. Może to wy dwaj załatwiliście tego Musiała, ty i Podleśnik. No ale jak, no wysoki sądzie, panie prokuratorze, gdzie jak ja byłem na tej imprezie? Przecież pan wie. Panie Zagórski, żadnych śladów świadka nie ujawniono na miejscu zdarzenia, za to na ciele ofiary ujawniono mnóstwo śladów protektorów pańskich butów. A może te cwaniaczki napieprzały tego Musiała moimi glanami? O, zadziwiające, że w śledztwie tak żałosnej wersji zdarzenia pan nie przedstawił. Panie prokuratorze. Przepraszam, wysoki sądzie. Czy świadek ma jeszcze coś do powiedzenia? Wysoki sądzie, tak. Jak wracałem do domu, spotkałem tam jego Beatę, a Zagórski tego dnia się z nią pokłócił, także może to przez nią Wojtek zginął. Weź się odpieprz od mojej laski, stary, dobrze ci radzę. Panie Zagórski, jeszcze jedno takie wystąpienie i opuści pan salę rozpraw. Rozumiem. Posiedzi pan na dołku. Rozumiem, przepraszam. Czy są pytania do świadka? Nie mam, dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję, nie mam. Dziękuję świadkowi. Proszę usiąść, a na salę poprosimy panią Krystynę Podleśnik. Świadek Krystyna Podleśnik. Bardzo proszę. Pani Musiał, ja panią błagam. Błagam, niech pani wybaczy mojemu synowi. Pani syn już nie żyje. A mój musi z tym żyć. Pani Podleśnik, proszę wstać i proszę stanąć przy barierce. Nazywa się pani Krystyna Podleśnik, ma lat 46 i mieszka pani w Izbicy? Tak, ale ja tu przyszłam błagać o wybaczenie dla mojego syna. Pani Podleśnik, ponieważ jest pani matką oskarżonego, przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Chce pani z tego prawa skorzystać? Pani sędzio, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja tylko proszę o wybaczenie dla mojego dziecka. I ty, synu, synku, ty też proś. Proś o wybaczenie. Jak ty będziesz z tym żył? Ty zabiłeś człowieka. Pani Podleśnik, czy mam rozumieć, że nie chce pani zeznawać? Nie. Ja tylko przepraszam za moje dziecko. Dziękuję. Proszę usiąść. Na salę poprosimy świadka Urszulę Zagórską. Świadek Urszula Zagórska. Bardzo proszę. Nazywa się pani Urszula Zagórska, ma lat 44 i mieszka pani w Izbicy, tak? Tak. Pani sędzio, proszę uwierzyć mojemu synowi. To jest dobre dziecko. On nie kłamie. Ale za chwilę pani wysłuchamy. Teraz proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje. Nie pracuję. Żyję z zasiłku i renty po mężu. Jest pani matką oskarżonego, przysługuje więc pani prawo do odmowy składania zeznań. Nie, ja powiem, ja chcę zeznawać. W takim razie pouczamy obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani? Tak. A teraz słuchamy, co pani wie na temat wydarzeń z 14 stycznia? Ja rano, jak wstałam w piątek, to zobaczyłam, jak mój Paweł i ten Norbert jeszcze śpią. Gdyby nie ten Podleśnik, to mój Paweł i robotę by sobie znalazł i tego procesu by nie było. Wróćmy do wydarzeń z 14 stycznia. No ja rano wstałam, dzieci do szkoły poszły, bo ja jeszcze dwójkę młodszych mam, 13 i 7 lat dziewczynki.
Potem chleb poszłam kupić, z sąsiadką się zagadałam, jak wróciłam, to już wstali i pili. Śniadanie im zrobiłam, no i poszli, a ja to tak normalnie. Obiad zrobiłam, dzieci ze szkoły przyszły, no a wieczorem poszłam spać i słyszałam, jak Paweł w nocy wraca. Pierwsza godzina była. A widziała go pani wtedy? Nie, nie widziałam. Zobaczyłam go dopiero rano, jak wstałam. Paweł w kuchni na fotelu spał. Trochę się przestraszyłam, jak go zobaczyłam. A dlaczego? Bo Paweł kocem się nakrył, ale prawie całkiem się rozebrał. Policja później ubranie znalazła, do Pawlacza je schował. Na nogach miał tylko buty. Brudne takie, rdzawe. Ja nie wiedziałam, czemu one takie, ale nie chciałam Pawła budzić, żeby się nie złościł. To mu zdjęłam te buty i umyłam. Policja i tak tam krew znalazła, ale ja nie wiedziałam, że to była krew. A proszę powiedzieć sądowi, jak zachowywał się syn, kiedy się obudził? Wysoki sądzie, ja nie wiem, jak tam z tym Wojtkiem było, ale może on się komuś naraził, może kto inny go stłukł. Mój Paweł mówił, że tego nie zrobił, jak go policja zabierała. Paweł, zrobiłeś to? Przecież wiesz, matka. No widzi sąd. Jak mówi, że nie zrobił, to nie zrobił. To na pewno ten podleśnik jest wszystkiemu winny, a na mojego Pawła chce całą winę zrzucić, bo mój Paweł w poprawczaku był. On nie zabił. Skoro tak mówi, wysoki sądzie, pani musiał. Skoro tak mówi, przecież pani jest pedagog. Niech mu pani uwierzy. Ja nie jestem pedagog. Ja jestem matka. To inny zabił pani syna. Mój Paweł taki nie jest, żeby zabić. Niech pani to zrozumie. Zrozumie? Niech zobaczy pani własne dziecko w trumnie. Wtedy powiem, że panią rozumiem. Tak, nie mam zrozumienia ani dla pani, ani dla pani syna. Czy do pani są pytania? Nie mam, wysoki sądzie, dziękuję. 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 Dziękuję pani. Proszę usiąść. Przepraszam, ja chciałabym zeznawać. A kim pani jest? Nazywam się Beata Wasyluk. Byłam dziewczyną Pawła Zagórskiego, bo ja wiem coś ważnego. Chodzi o to, że Paweł jest niewinny. Ma pani dowód osobisty? Tak. To proszę podać i proszę podejść do barierki. Proszę stanąć za barierką. Nazywa się pani Beata Wasyluk, ma pani lat 18 i mieszka w Izbicy? Tak, zgadza się. To oskarżonymi nie jest pani spokrewniona ani spowinowacona? Nie, Paweł to był mój chłopak, ale w sumie już nie jesteśmy razem. Pouczam więc o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani? Tak. Słuchamy, co pani wie w tej sprawie tak ważnego? No, wtedy, co było to zabójstwo, no, spotkaliśmy się na dyskotece. Ale dlaczego o tak istotnym fakcie nie powiedziała pani dotychczas? No, bo ostatnio nie układało nam się zbyt dobrze. No i nie chciała mieć z tą sprawą nic wspólnego. No, ale nie chcę, żeby zamknęli niewinnego chłopaka, nie? No dobrze, ale oskarżony również nie wspominał o tym, aby gdziekolwiek z panią był tamtego dnia wieczorem. No, bo on był pijany, to może nie pamięta. Bo Paweł najpierw nie chciał iść, bo niby nie miał kasy. No, ale ja poszłam sama, to on potem przyszedł też. Tak gdzieś o 10:00. Albo nie, nawet o 9:30. No, to tyle, co chciałam powiedzieć. Wysoki sądzie, ona kłamie, łże. Ja byłem na tej dyskotece i nie widziałem jego, a widziałem ją, tylko i wyłącznie. A ty co, sprawdzałeś listę obecności? Umiesz wymienić wszystkich, co się tam wtedy bawili? No, ale po co ci listę obecności, jak widziałem ciebie i wystarczy mi to, że widziałem, jak tam bajerujesz wszystkich chłopaków i mówisz, że o, z Zagórskim to już koniec i będzie super. Tak, akurat, no, bo ty wiesz, co ja robiłam. No, tak. Ale proszę o spokój. Jeśli można, wysoki sądzie, jedno pytanie w tym miejscu. Proszę pani, jeżeli już jesteśmy przy tym, co pani robiła, proszę powiedzieć, co robiliście po dyskotece? No nic. Odprowadziłam Pawła do domu. Pijany był. A to ciekawe, proszę pani, bo sam oskarżony wyjaśnił tutaj niedawno, że obudził się w nocy w szopie, w której dokonano zabójstwa. Tak? To jak było? No to... A tak, ja jednak go w tej szopie zostawiłam.
odprowadziłam go tam, bo tak chciał. Był pijany, no to trudno było go przekonać. Był uparty strasznie. Pani Wasyluk, jeszcze raz przypominam, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. To co ją teraz zrobić? Pani Wasyluk, najlepiej powiedzieć prawdę. No sorry, Paweł, próbowałam. Jasne, tylko czemu tak głupio? Ale proszę nie dyskutować. Słuchamy, co naprawdę pani robiła tamtej nocy? No, byłam na tej dyskotece, ale bez Pawła. Kurczę, no, chciałam mu pomóc. W końcu był moim chłopakiem, nie? No to jak dziś jego mama, pani Zagórska, przyszła do mnie i poprosiła mnie, żebym dała mu alibi, to pomyślałam, czemu nie? W końcu jestem mu to winna. Przecież temu Wojtkowi to i tak już nic nie pomoże. Czy są pytania do świadka jeszcze? Nie mam pytań, dziękuję. Dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę usiąść. Jeżeli nie ma innych wniosków, zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. To nie było trudne śledztwo, Wysoki Sądzie. Już na samym miejscu zdarzenia ujawniono szereg śladów świadczących o sprawstwie konkretnych osób. To nie było trudne śledztwo, ale były w nim momenty dramatyczne. I bez wątpienia jednym z tych najbardziej dramatycznych momentów to była identyfikacja zwłok 17-letniego Wojciecha przez jego rodzinę. Dzisiaj siedząca tutaj matka ofiary tego zabójstwa będzie prosiła sąd o sprawiedliwą zapłatę za ten czyn. Sprawiedliwą zapłatę. Chcę, żeby to była nie tylko sprawiedliwa zapłata, ale również surowa. Jeżeli jakikolwiek prawodawca myśli o rzeczywistym zastosowaniu takiej kary, która ma jednostkę eliminować z życia społecznego, to właśnie w takim przypadku jak ten. I dlatego, Wysoki Sądzie, będę wnosił o uznanie obu oskarżonych za winnych zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i wymierzenie następujących kar. Dla oskarżonego Pawła Zagórskiego kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dla oskarżonego Norberta Podleśnika kary 25 lat pozbawienia wolności. I tylko i wyłącznie dlatego, Wysoki Sądzie, że w chwili czynu sprawca ten nie miał ukończonych 18 lat. Dziękuję. Pani Musiał, czy chciałaby pani coś powiedzieć? Wysoki Sądzie, jestem tutaj nie po to, żeby szukać zemsty na tych młodych ludziach. Ja tylko proszę o to, żeby oni ponieśli konsekwencje swoich czynów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję. Wysoki Sądzie, Paweł Zagórski stanął pod zarzutem jednej z najcięższych zbrodni, jaką przewiduje nasz system karny. Dlatego tym bardziej wnikliwie trzeba przyjrzeć się temu, czy rzeczywiście jest za nią odpowiedzialny. O tym, co się miało dziać w owej feralnej szopie, wiemy tylko od jednej osoby. I to osoby bardzo w tę sprawę zaangażowanej. Osoby, która sama przyznała się, że zabiła. Osoby, której bardzo zależy na tym, żeby własną odpowiedzialność, żeby własną rolę jak najbardziej umniejszyć, licząc na łagodniejszy wymiar kary. Mając do dyspozycji jedynie pomówienia współoskarżonego Podleśnika, nie można z całą stanowczością stwierdzić, że oskarżony Zagórski dokonał osobiście jakichkolwiek czynności, które doprowadziły do śmierci ofiary. Z tych względów mogę złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek o uniewinnienie. Dziękuję. O co prosi oskarżony Zagórski? Ja już chyba mówiłem, że jestem niewinny. Dziękuję. Proszę usiąść. Pani mecenas. Wysoki Sądzie, żadne słowa nie są w stanie usprawiedliwić zbrodni, jakiej dopuścił się oskarżony Norbert Podleśnik. Wysoki Sądzie, oprócz faktu, że oskarżony Podleśnik w chwili popełnienia czynu nie miał ukończonych 21 lat, a zatem był sprawcą młodocianym, najważniejsze jest to, że przyznaje się do popełnienia tego przestępstwa, że żałuje popełnienia tej zbrodni, że okazał dzisiaj skruchę, że płakał, że przeprasza. Wysoki Sądzie, bo przed tą tragedią to był zwykły chłopak, uczeń. On nawet nigdy nie był agresywny, nigdy nie był karany.
co się stało, co go zgubiło. Zgubiła go znajomość z oskarżonym Zagórskim. Dlatego wnoszę i proszę sąd o wymierzenie Norbertowi Podleśnikowi kary w najniższym możliwym ustawowym wymiarze. Zastosowaniem nadzwyczajnego jest złagodzenia. Dziękuję. O co oskarżony Podleśnik prosi? Ja przepraszam. Frajer. Panie Zagórski, czy pan coś mówił? Nie, Wysoki Sądzie. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sądzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Pawła Zagórskiego i Norberta Podleśnika uznaje ich za winnych dokonania zarzucanego im czynu i wymierza kary Pawłowi Zagórskiemu dożywotniego pozbawienia wolności, Norbertowi Podleśnikowi 25 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Wina oskarżonych w tej sprawie nie budzi wątpliwości. Oskarżony Podleśnik przyznał się do winy. Jeżeli chodzi o oskarżonego Pawła Zagórskiego, to w tej sprawie są jednoznaczne dowody. Te dowody to buty oskarżonego odciśnięte na głowie 17-letniego Wojtka. To również odciski palców na narzędziu zbrodni. To również ślady krwi ofiary na ubraniu oskarżonego. Nie potrzeba w tej sprawie więcej dowodów. Istotny jest wymiar kary. Pięknie powiedziała dzisiaj pani Barbara Musiał. Nie zemsta w tej sprawie jest ważna, ale to, żeby oskarżeni ponieśli w końcu konsekwencje. W końcu, ponieważ do tej pory nikt oskarżonych nie nauczył szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla życia, nawet szacunku dla samego siebie. Proszę państwa, kilkanaście lat temu na świat przyszło trzech chłopców. Dzisiaj na tej sali są trzy kobiety, które urodziły te dzieci. Wychowały, wykarmiły, zrobiły wszystko, żeby wyrośli na ludzi. I dzisiaj te trzy kobiety straciły sens życia. Dlaczego? Rzeczywiście, to pytanie cały czas przewija się przez tą sprawę. Musimy się zastanowić, co zrobić, żeby z dziecka, które się rodzi, nie wyrósł zabójca. Takich matek jak pani Zagórska przez tę salę przewinęło się bardzo wiele. Mój syn nie kłamie, to dobre dziecko, on nie mógł tego zrobić, to wszystko przez wódkę, to koledzy byli winni, to szkoła. Pani syn nie nauczył się nigdy ponosić konsekwencji własnego zachowania. Proszę państwa, kochać dziecko to bardzo ważne, ale kochać dziecko mądrze to jest najważniejsze. Co było w tej sprawie? Mama robiła pijanemu synkowi jajecznicę. Babcia dała pieniądze na wódkę. Jak taki chłopak ma się nauczyć rozumu? Jeżeli bardzo młody człowiek popełnia przestępstwo, to my dorośli musimy się zastanowić głęboko, dlaczego? Czego nie zrobiliśmy wcześniej, że doszło do takiej tragedii? Pani Musiał, pani bólu nic nie ukoi. Zdaję sobie z tego sprawę, ale pani ma dla kogo żyć. I mam nadzieję, że pani młodszy synek będzie żył w tym lepszym już świecie. Dziękuję państwu. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Już w kolejnym odcinku